Pomysł budowy dróg rowerowych w powiecie toruńskim powstał pod koniec 2007 roku. W 2008 roku zostało podpisane pierwsze porozumienie z wójtami gmin partnerskich, które dało zielone światło projektowi. Od tamtej pory minęło 6 lat i dziś już możemy w bezpieczny sposób pokonać drogami rowerowymi 22 km z Torunia do Unisławia oraz 12 km ze Złotorii do Osieka. Trasa, którą dotrzemy m.in. do Chełmży i Kamionek Małych, to ponad 36 km. Łączny budżet budowanych dróg rowerowych to niemal 27 milionów złotych. A ich budowa zapewni bezpieczeństwo i poprawi komfort miłośnikom tej formy podróżowania. Droga rowerowa Toruń-Unisław. Droga rowerowa Toruń-Unisław to ponad 22 km trasy rowerowej biegnące z toruńskiej Barbarki do Raciniewa. Największą zaletą trasy jest fakt, że biegnie ona z dala od ruchliwej i niebezpiecznej drogi wojewódzkiej, wśród malowniczych krajobrazów pól i lasów. Co kilka kilometrów, nie zbaczając zbytnio z głównej drogi, natknąć się można na różnorodne atrakcje. Każdy znajdzie coś dla siebie. Pasjonat historii, zamki oraz stare dworki i pałace. Wielbiciel przyrody, malownicze lasy, pomniki przyrody, a lubujący patrzeć w gwiazdy, obserwatorium astronomiczne z ogromnymi radioteleskopami. Ale przede wszystkim trasa biegnąca długimi odcinkami wśród lasów daje doskonałą okazję do aktywnego relaksu na łonie natury. Droga ta została jako pierwsza z trzech oddana do użytku, a stało się to 26 września 2013 roku. Droga rowerowa Złotoria-Osiek. Przeszło 12 km długości. 4 400 000 zł na jej realizację. Półtora roku intensywnych prac budowlanych. Tak pokrótce można scharakteryzować inwestycję, której celem była poprawa bezpieczeństwa podróżujących przez malowniczo położoną podtoruńską Złotorię, aż do jeziora Osieckiego. Trasa została oficjalnie otwarta w dniu 9 maja 2014 roku. Już od jesieni można wypoczywać na dwóch punktach postojowych. Drewniane wiaty stanęły na terenie nadleśnictwa Dobrzejewice, które nieodpłatnie oddało swój teren. Odpoczynek możemy zaplanować w połowie trasy kilkaset metrów za Grabowcem oraz za skrzyżowaniem na Dzikowo Chrapy. Droga rowerowa Toruń-Chełmża. Prace nad tą drogą rozpoczęły się w 2014 roku. Trasa, którą dotrzemy m.in. do Chełmży i Kamionek Małych, to koronna inwestycja powiatu w 2014 roku. Jednocześnie jest to najdłuższa zbudowanych przez powiat toruński dróg rowerowych. Z Torunia droga biegnie do Sławkowa, gdzie znajduje się rozgałęzienie na duże i małe kamionki oraz na Chełmże i Grzywne. Oba odcinki liczą w sumie nieco ponad 36 km. Cała trasa jest niezwykle malowniczo położona. Dwa jeziora, lasy, liczne miejscowości i piękny krajobraz to jej główne atuty. Powiat toruński zaprasza do bezpiecznego podróżowania i aktywnego wypoczynku na powiatowych drogach rowerowych.